Uwaga! Piosenka, którą usłyszysz, nie ma w sobie większego sensu, a wręcz jest całkowicie bez sensu. Jednakże, jeśli porównasz ją z oryginałem, czyli francuską piosenką, okaże się, że słowa, które zastosowałem, bardzo przypominają francuskie słowa, które są w oryginale w tych właśnie miejscach. Zapaplał róże chleb, takie życie jest. Tutaj Kamila mi dała melona, co się pasł. Tu segar żulflet tak na ziela zamienia. I sobie na nodze słabo zajaram. Jeden raz zasiła się ta miłość. Znikł ten czar, jak ten domek z kart. Wymyśla, wymyja, wymyśla, domyja. Żula, co se na ławce siedział, on się stawia, ja go osuszam. On się zasłania, dam mu szablon i syfon, żeby se szedł. On się chycił za syfon, żem go umył raz. Potem poszłem na szlak szybko, a ja syfonem zostałem. Jeden drak, zaśniła się ta jawa. Znikł ten czar, jak zeszło ze mnie tak. Jeden drak, zaśniła się ta jawa. Szedł kiedyś, kiedyś kontroler se kontrę robił tak. Epa! Poszły mi się sąsiad siadł, siedział i wypił to. Liczył chyba na więcej w ryj. Poszedł do kuchni, wziął rogut, dżem, truskawkę i żur. Zmieszał i ten sufret w ryj. Jeden drak, przyśniła się ta jawa. Znikł ten czar, jak ze mnie zeszło tak. Jeden drak, przyśniła się ta miłość. Szedł kiedyś, kiedyś kontroler se, kontrę robił tak. Jeden drak, przyśniła się ta miłość. Znikł ten kontroler, kontroler se kontrę robił tak. Liczę na to, że parodia się podobała. Dziękuję za posłuchanie, chociaż całkowicie bez sensu, wiem. No tak jak wspominałem, ona była bez sensu, ale też jeżeli ją porównacie do oryginału, to okaże się, że no, są to takie słowa, które dobrałem w taki sposób, że one bardzo przypominają słowa, które są w oryginale. Nie chodzi o to, że to przetłumaczyłem piosenkę, bo to nie jest to, tylko chodzi o to, że jak we francuskim jest jakieś słowo, to ja wziąłem jakby dosłowne polskie słowo, które jest najbardziej podobne do tego francuskiego. O, właśnie na tej zasadzie. Dlatego też mogło to wyjść tak całkiem bez sensu, no bo wiadomo, że to jednak nie było projektowane, żeby ktoś to normalnie w ten sposób przerabiał, nie? No ale na pewno śmieszne. Być może śmieszne. Nie wiem, czy wam się spodoba taka ten... Piszcie w komentarzach, co sądzicie o takiej formie piosenek, bo w sumie nie wiem, czy takie coś robić dalej potem, czy nie. No chodzi o to, że jeżeli będzie piosenka bardzo, bardzo podobna, w sensie, że język jest inny, ale bardzo dużo słychać tam takich właśnie polskich normalnie akcentów typu właśnie, że... Żeby to tak to szło przerobić, to tak przerobię, nie?
Tak więc piszcie w komentarzach, czy byście chcieli więcej takich dziwnych przeróbek. Pozdrawiam wszystkich widzów, pozdrawiam wszystkich fanów, pozdrawiam wszystkich nowych widzów, pozdrawiam tą ze Francji, co oryginał wymyśliła. I teraz tak. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do śledzenia mojego kanału, do grupy na fejsie. I kliknięcie w ten dzwoneczek taki obok suba, jak już dacie suba, to tam jest obok taki dzwonek, to będzie się na bieżąco też z materiałami, bo w sumie czułby nie. I chyba to wszystko. Polećcie tam nieznajomym jakimś, albo nieznajomym, komukolwiek. Dobra, to ja się żegnam, do zobaczenia.